Cześć wszystkim, jestem Mati i dziś porozmawiamy sobie o fejmach na YouTube. YouTube to naprawdę wspaniałe miejsce i jeszcze lepsza platforma, bo gdyby taka nie była, nie robiłbym tego od 4 lat. Oczywiście jak wszędzie, znajdą się tak zwane raki, które psują tą całą społeczność. Na przykład dzięki takiemu fejmowi jak Marcin Dubiel, kojarzeni jesteśmy z rozdawaniem fanty i poziomem inteligencji równej Ask FM. Stew, czyli zakładanie gumy na łeb, oraz Karolek, czyli żyganie na wizji. Tylko że boom na takie rzeczy już był. 16 lat temu. Bam Margera wraz ze swoją ekipą zwaną CKY oraz Johnny Knoxville wraz z Big Brotherem postanowili połączyć swoje siły, tworząc zupełnie coś nowego. Najpierw odcinkowe show, a następnie pełnometrażowy film zwany Jackass. Problem w tym wszystkim jest jeden. Wszystkie challenge i te trudne rzeczy do zrobienia przez youtuberów już były. Co z tego wynika? Po co oglądać 2 razy to samo? Lecz najgorsze i tak w tym wszystkim jest to, że ci ludzie uważają się za fejmów, nadludzi, gwiazdy i celebrytów. Tym samym przechodzimy do głównej części tego filmu. Pierwsza sprawa. Rock, Isamu, Royo, Stew, czy nawet ten Naruciak czy Dubiel. To ludzie tacy sami jak wy, którzy w mniejszym bądź większym stopniu postanowili postawić wszystko na jedną kartę. Oczywiście nie mówię tu o Askowiczu i jego promotorze. To takie same klauny klasowe jak ja czy ty, które postanowiły wykorzystać swój ekstrawertyzm do zarażania ludzi pozytywną energią i uśmiechem. Kolejna sprawa, o ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć to, że ktoś kupi koszulkę danego youtubera, bo akurat go ogląda, czy wzór po prostu mu się podoba. O tyle nie jestem w stanie zrozumieć tego, że dzieciak jedzie 300 km specjalnie dla ciebie, a ty nie możesz zrobić sobie z nim tego pierdolonego zdjęcia, czy podpisać jebanego autografu. Taka sama sprawa na YouTube z komentarzami. Jeśli ktoś poświęca nam 10 sekund na to, żeby napisać komentarz, ja mogę poświęcić tyle samo, żeby odpisać na ten komentarz. Tak, mam świadomość, że mam tylko 15 tysięcy widzów, ale mając te 200 tysięcy, czy nawet milion, możesz poświęcić choć chwilę, żeby odpisać choćby na 100, czy 50, niech zauważą, że czytasz te komentarze, że jednak robisz to dla ludzi. Bo taka jest prawda, te filmy robimy dla was. Gdy jakiś youtuber powie, robię filmy dla siebie, to jest kompletnym idiotą, bo gdyby tak było, nigdy byś o nim nie słyszał, bo wszystkie jego filmy byłyby na niepublicznym albo prywatnym. Oczywiście jest jeszcze jedna sprawa. Gdy miał 150 tysięcy widzów, a nie 15, moja siła przebicia byłaby o wiele większa. A teraz, gdy próbuję wojować, zawsze gdzieś w głowie słyszę trzecia i ostatnia sprawa. Gwiazdy spadają. Dosłownie i w przenośni. Snapchat, Facebook, Instagram.